zacinam po karkowemu. Kolano. Dobrze zapięty. No, ale ty masz zawiór. Tak. To strasznie rybkę męczysz. Ta buzaki to zawsze. Ja mam bez zadziora na przykład, wiesz? Trzeba zaginać zadziory. Strasznie zadziory kaleczą ryby. Poważnie mówię wam. I zadziora zagiąć i wtedy nie kaleczy. Zadzior zagięty. I ta ryba nie ucieknie bez zadziora? Nie, jak nie ma zadziora, to ta ryba nie ucieka, słuchaj, wiesz? Ale jaki ładny. Ładny, ale może go zważymy? Miarkę może wyciągnę. No zobacz, jak bez zadziora łatwo wychodzi dzichaczyk. Nie zważyłem. O, a nie wiem, czy już krąpia złowimy. W życiu. Jak zatrują zaraz nam. Zdjęcie można było zrobić. Zdjęcie. Sesję zdjęciową i wysłać do gazet. Na grupę gdzieś, na Facebooka. Jak ty masz na nazwisko? Kaczor? Gąś. A kaczor, przepraszam. Kaczor, co ty wykaczoruje? Piotrek, lubimy się jak bracia. Jaki kaczor? Gąsior i to taki... Ale mi się, wiesz, gąsior, kaczor to nie to samo? Nie, moje nazwisko jest nie z ptasich tych, tylko... Gąsior do picia. Alkoholowy, do wina, jak najbardziej. A to lubię. Ty, ale kurde, cały czas będzie mi się myliło teraz. Ja to... Nie pojadę z tobą więcej na teren, nie? Co ty, Piotrek, tu masz? Co to jest? Co ty czytasz za prasę? Pokaż, bo tu kamera nie łapie. To twoja gazeta? Skąd ty to wziąłeś? Kupiłem. Pokaż do kamery, ale to tak... O. Proszę bardzo, Piotr, jakie... Nie wierzę w to. Ja jestem zawsze po odpowiedniej stronie. A potrafisz coś przeczytać tymi znaczkami? Coś potrafię, parę lat mi podstawówce w średniej szkole uczyli. Chryste panie, nie wierzę. No. Ja cię, zdjęcia będą. Nie, ale jaki by? Ale jaki krop, lecę, już lecę. Ujde. Lecę. Pięknie schodzi, bez zadziora, Luk. Bez zadziora schodzi lepiej, pamiętaj. To fachowiec, to fachowiec. Zawsze Piotrek podpowie. Zobacz, Piotruś, jaki piękny krąb. Piękny, zrobimy sesję zaraz. Pięknie. Sobie rybko, pływ. A, piękna znowu rybka, miarki pięknie. Nie wyciągnąłem. Proszę i tutaj. Robactwo. Robactwo. Piękne. Nie ma jak robactwo. Przyjemne jak bez robactwa to ani róż. Tra la la la. Tra la la la, wstąp do rapy, kup robala. Przybij piątala. Co to jest? Lonek. Tak. Ale jaki? Piotrek, będę w gazecie. Teraz to zrobimy też ze zdjęciem. Ale kaban. Ale byk. Piękna. Ale piękna ryba, piękna, naprawdę. Prezydent Duda by się nie powstydził, prawda? Prezydent by się tego nie powstydził. To jest jego ryba. Piękna ryba. Dawno takiego klenia nie złowiłem. A ja nigdy. A mówią, że nie ma ryb. Cześć, papryk. Nie, dzisiaj do tego pojechałem, do ojca Ryzyka, pizzę na tacę. Osenkę chcesz? Jesteśmy na nowej granicy Polski. Granica jest aż za Tarnopolem, czyli za polskim miastem. Jest to granica ustanowiona przez Rapę. Jest to granica między Ukrainą a Polską. Podoba się? To łapki w górę i słupki. Niech żyje wolna Polska. Niech żyje wolna Polska! Niech żyje! Idę, lecę! Pomóc! O! Pomóc! Ja cię, ale byk! Ale ryba. Mówią, że nie ma ryb. To tylko jeden człowiek mówi to. Jedyny ze najsłynniejszych youtuberów. To tylko ten Piotr Awa. Tylko polityka i że nie ma ryb. No. Jaka zdrowa, jaka piękna. Ale piękna pokaż jest. Pokaż dziubek. Dziubek, pokaż. I spadamy do wody. To można tak marnować takie mięso, wyrzucać takie mięso takie. Potwór! Potwór! Boję się! Ratuj mnie! Kaczorze, gąsiorze, ratuj mnie! No to nie była ta sieja? To sielawa. Sielawa, przepraszam, pomyliłem się z sielawą. O! Wiele osób zwraca się do mnie, zarzuca mi, informuje, żebym nie łączył polityki z wędkarstwem. Jeżeli taki Sebastian Kowalczyk mówi o wodach polskich, mówi o tym, co się dzieje w
kraju, o zatruciach. To nie jest polityka. Co to jest polityka? Polityka to jest sztuka prowadzenia państwa. A prowadzenie państwa, no to jest we wszelakich zakresach. Czyli rozumiem, że dla mędrców niektórych walka, czy dyskusja, czy rozmowa z PZW, z Wodami Polskimi, z rządem, z trucicielami i tak dalej, to nie jest polityka, tak? A to, co Rapa mówi o tym, to jest polityka. Prawie wszystkie kanały na YouTubie, wędkarskie kanały, wdrażają w swoje treści politykę. Dlaczego tylko Rapa jest tak jakby, może nie oskarżana, ale tak jakby pomawiana o tym, że on propaguje tylko jako jedyny polityk. Wielokrotnie Sebastian mówił mi, po co ta polityka, a sam to porusza, więc ludzie, jak ja mógłbym powiedzieć, dlaczego ty łowisz ryby? Nie łów ryb, bo to jest zbrodnia, a sam jestem wędkarzem, więc jest to tak, tego typu hipokryzja. Ryby masz? Musisz zaczekać, bo mam krąpia na rekord polski. Ale to pokaż. Na pokaż. Rekord polski krąpia. A możesz pokazać tubisiom? Niestety nie, bo wpadł. Cześć, dlaczego się śmiejesz? Tubisie to coś złego? To się wytnie. Wpadł na piasek. Ty, Paweł, słyszałeś? Ale przeżył. Kolega tutaj, Marian, uśmiechnął się, jak ja powiedziałem, YouTubisiom. Gdzie ten krąb? Już popłynął. A dlaczego nie maszynka do mięsa i cebulka? Bo jest cebula za droga. No to rozumiem. Nie stać na takie rzeczy. Po co mi ta ryba, jak my nie mamy na cebulę? Mili, jakbyśmy te wszystkie ryby, gdzie się wzięli, o! Obrali i zmieszali z cebulką i z przyprawami, sól, pieprz, majeranek. Wiesz, jakieś kotletów byśmy nasmażyli? Zjedlibyśmy trochę kotlecików. Dla musi takie duże kotleciki. Ale to płoć jest, człowieku. Ale jaka? To jest płoć. Polisz plotcem. Piękna płetwy. Ale haczyk bezzadziorowy. Hak bezzadziorowy, naturalnie. Tak. Ryba, pyszczek, panie, żadnej krwi. Panie Kaczu, ryba się żegna. Bardzo proszę. Ryba się żegna. Proszę nie prowokować. Bez politycznych prowokacji. Przyszedł do nas jeden ze najsłynniejszych. Właśnie palę kartę wędkarską w ognisku. Mordeczki też musicie wszyscy spalić karty, wyrzucić. Ziobale. Bez ziobale. Polityki. Ziobale, zobaczcie, co on mówi. Yo. Kartę spalę. Jak robi żabka? Me. A jak robi zadziorek? Mu. Robi żabka. Oddawaj pieniądze. Jak robi żabka? Me. Me. Jak robi Andrzej? Mu. Lecz wielka dzieli nas granica. Jak robi Salowa w Choroszczy? Ordynator w Tworkach? A, to jest mój widz. Tak, widz, nie, to nie. No zapytajmy go na czacie, będzie na... Nie mam czasu w tym tygodniu, za tydzień będzie czas. No i co, Mili? Nie ma dzisiaj polityki. I co, i kanał jest ciekawszy? No, to wy ocencie. No są pytania, jak robi Andrzej. Mili, do tego momentu film był poważny. Jeśli się widzą, wam podoba ta satyryczna część wędkarskiego programu Rapa TV, zapraszam na dalszą część niedalekiej przyszłości. Choroszcz.